Katarzyna Sudnik, witam Państwa serdecznie w rozmowie Echo 24, a moim Państwa gościem jest Paweł Wróblewski, Powiatowa Stacja Sanitarna Epidemiologiczna we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I Dolnośląska Izba Lekarska. Też, tak. Dzień dobry. Dziękuję. W dwóch rolach. Proszę mi powiedzieć, pandemia nie minęła. Mniej jest zachorowań, ale teraz jesteśmy u progu jesieni. Lekarze nas ostrzegali, że to może być ten czas, kiedy tych zachorowań będzie więcej. Można się szczepić kolejną dawką. Minęła czy nie minęła? Nie minęła. Nie ma też i oficjalnego nawet ogłoszenia, że już problem przestał istnieć. W różnych krajach dzieje się różnie. W związku z powyższym jesteśmy jeszcze mimo wszystko w fazie trwania pandemii, aczkolwiek rzeczywiście jej dynamika mocno spada. No, w tej chwili troszkę zmieniliśmy system monitorowania, bo nie ma już takiego screeningu badań przesiewowych, jak w wielu krajach. Bada się tylko ludzi chorych. W związku z powyższym raczej trzeba się kierować w ocenie dynamiki pandemii trendami, czyli tymi tygodniowymi ilościami zachorowań. No, na razie odpukać ostatnie tygodnie to trend spadkowy, więc sam jestem ciekaw, co nas czeka na jesieni. A w innych krajach jak jest? Więcej jest zachorowań? Znaczy w wielu krajach przede wszystkim utrzymano badania screeningowe, w związku z powyższym jest dużo badań, więc też i dużo rozpoznań. W naszym kraju badają praktycznie lekarze i te wyniki są wpisywane w system i ta informacja idzie do inspekcji sanitarnej jako rzeczywiście ta wiarygodna. Natomiast pamiętajmy o tym, że wielu z nas kupuje sobie testy gdzieś w aptekach czy nawet w hipermarketach. No i nie zgłasza się do lekarza, bo rzeczywiście przebiegi są łagodne. Lekkie. Znaczy łagodne są wtedy, panie doktorze, kiedy jesteśmy zaszczepieni. No najczęściej tak. W związku z powyższym trudno tak naprawdę oceniać, jaka jest skala zachorowań, aczkolwiek też trzeba przyznać, że my w tym kierunku zmierzamy. No, naszym celem było przeprowadzenie naszego społeczeństwa przez ten okres, kiedy nie znamy wirusa i nasz układ immunologiczny jest niestety bezbronny albo przynajmniej mocno osłabiony, jeśli chodzi o możliwości walki z chorobą. Przez te dwa lata albo przechorowaliśmy, albo zaszczepiliśmy się, także mieliśmy kontakt z wirusem. W tej chwili przeciwciała już są gotowe do wytworzenia się zaraz po kontakcie z wirusem. W związku z powyższym liczyliśmy na to, że ta choroba po prostu wkomponuje się w system chorób przeziębieniowych, tak zwanych, które nasze organizmy znają i szybko na nie reagują. Ale są te dawki przypominające i warto z nich korzystać właśnie po to, żeby organizmowi przypomnieć o tym, jak się ma bronić. Bo ludzie mówią, jak to, no nie ma pandemii, ja mam się szczepić, bez sensu. Znaczy tutaj mamy dwie możliwości, to znaczy o co chodzi ze szczepieniami. No szczepienia, jak wiemy, dają odporność, choć oczywiście taką odporność, jaką też i daje samo przechorowanie. Także w przypadku koronawirusa już wiemy, że ta odporność humoralna, czyli ta obecność przeciwciał trwa mniej więcej od 3 do 6 miesięcy, później nie ma wirusa, więc one zanikają. No i teraz, co się może zdarzyć? Jeżeli się nie zaszczepimy dawką przypominającą, a poziom przeciwciał jest już niewystarczający, trafiamy na wirusa. No i niestety ten wirus, oprócz tego, że daje sygnał swoją obecnością do układu immunologicznego, no zaczyna te nasze komórki niszczyć. No i zanim uruchomimy przeciwciała, zanim ta reakcja powstanie, no to jednak mimo wszystko te objawy chorobowe w mniejszym, większym nasileniu będziemy mieli. W przypadku szczepienia, my już mamy przygotowany organizm na atak wirusa, w związku z powyższym, gdy on tylko wnika, już mamy przeciwciała. Już nie trzeba tego sygnału do limfocytów pamięci, które dopiero dadzą sygnał do innych komórek, żeby produkować więcej przeciwciał, bo jest wróg. I to jest filozofia szczepienia. Jest to tyle ważne w tej chwili, na tej fazie naszej pandemii, że jednak mimo wszystko no nie wiemy, w jakim kierunku pójdą mutacje. Jeżeli rzeczywiście dużo będzie tych zachorowań, dużo podziału wirusów, no on może po prostu zmutować w sposób niekorzystny znowu w kolejną wersję mniej, którą no tak naprawdę nasze organizmy mniej znają. Tak jest z omikronem. On z jednej strony daje łagodniejsze objawy, ale jednak z drugiej strony no nie ma już tak tego wyrazistego białka kolcowego, jak poprzednie mutacje. No i stąd też praca nad szczepionką tak zwaną dwuwalentną, czyli do tej, której mamy, jakby dorzucamy jeszcze jakieś charakterystyczne białko dla tego wirusa. Ale te szczepionki, które teraz już są na świecie, w Polsce jeszcze nie ma, tej najnowszej szczepionki, są już jakby dedykowane temu nowemu wirusowi. To, tak jak powiedziałem, to filozofia jest podobna jak w grypie. Po prostu jakby dokładamy do starego, no bo to się nic nie zmienia na razie. No na razie te białko kolcowe w poprzednich wersji jest również charakterystyczne dla
najnowszych, aczkolwiek już one wytworzyły sobie jakiś mechanizm, który jednak powoduje, że są bardziej zaraźliwe niż, w zasadzie bardziej odporne na nasze przeciwciała niż te do tej pory. W związku z powyższym dokładamy tak jakby charakterystyczną cechę nowej mutacji. Tak się dzieje z grypą. No, proszę zwrócić uwagę, że z grypą też nie jest tak, że mamy najnowsze, najnowszy materiał genetyczny w najnowszej szczepionce, no, ponieważ nie mamy go, mamy ten wykryty z poprzedniego roku, ale to i tak już wystarcza na to, żeby nawet te nowe szczepy, nowe patogeny osłabić i przejść przez okres grypowy najczęściej bez choroby. No właśnie, przed nami ten okres właśnie taki grypowy, infekcyjny, różnych katarów i kichania i zachęcamy, żeby jednak z tych szczepionek przeciwko grypie korzystać, bo Polacy niechętnie z tego korzystają. To jest naprawdę, nie wiem ile, 4-5% było? To jest trochę zdumiewające, bo rzeczywiście jako kraj, jeśli chodzi o kwestię programu szczepień obowiązkowych, byliśmy niemal wzorem i to w zasadzie pokazywano nas. I muszę przyznać, że dalej nie jest źle. Jednak te szczepienia obowiązkowe wśród dzieci na razie przynajmniej jakoś nie ma jakiegoś kryzysu. Natomiast pandemia i dopuszczenie do głosu różnych ruchów antyszczepionkowych, różnych ruchów antypandemicznych spowodowało, że akurat do tych szczepień jakoś straciliśmy zaufanie. No, w przypadku grypy mechanizm jest podobny. W tej chwili sytuacja może być trudniejsza, ponieważ pandemia, okresy lockdownów, maseczki, mimo wszystko ten dystans spowodowały, że jakby zaburzyliśmy naturalny cykl zachorowań na grypę. No zazwyczaj było, praktycznie nie było tych zachorowań na grypę. Mało było. No, może z tym, że nie było to za dużo powiedziane, ale było mało. A filozofia jest podobna jak przy COVID-zie. Grypa daje również dosyć krótki okres odporności. W związku z powyższym, jak połowa załóżmy zachorowała na wiosnę, to oni już nie chorowali na jesieni. I odwrotnie. No teraz niestety grozi nam kumulacja zachorowań, bo skoro nie chorowaliśmy na wiosnę, to najprawdopodobniej te osoby dołożą się do tych, które by zachorowały na jesieni. Stąd też jednak, no mimo wszystko, ta potrzeba szczepień jest chyba większa niż dotychczas. No właśnie, szczepionki są za darmo, bezpłatne dla ludzi powyżej 75 roku życia, dla kobiet w ciąży. Dla seniorów 65+ są ze zniżką, w związku z czym no, radzimy, żeby skorzystać, bo to bardzo groźna choroba. Zapominamy o tym, że to jest choroba, która bywa też chorobą śmiertelną. No w ogóle jeśli chodzi o kwestię grup ryzyka osób starszych, trzeba pamiętać, że zazwyczaj nasze życie kończy się jakąś infekcją. W związku z powyższym generalnie przed infekcjami trzeba się bronić. Nasz organizm najczęściej osłabiony jest albo chorobami współistniejącymi, przewlekłymi, albo też niestety no, po prostu długim funkcjonowaniem na tym świecie, więc lepiej profilaktycznie korzystać z tych programów szczepień. I to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy starsi, mamy wiele różnych chorób, to ta szczepionka nam jeszcze czegoś dołoży. Znaczy jest dokładnie odwrotnie właśnie. Ona nam być może przedłuży życie, bo akurat albo przechorujemy w sposób lekki, łagodny, albo w ogóle nie zarazimy się grypą czy koronawirusem. Ja rozmawiałam z pacjentami, którzy przechodzili grypę, musieli chodzić do pracy, wszystko było ważniejsze. Doszło do uszkodzenia mięśnia sercowego i jeden z pacjentów był normalnie na liście do przeszczepu serca. Rzadko kiedy się o tym mówi, ale to jest groźna choroba, która bardzo często właśnie uszkadza mięsień sercowy. Znaczy generalnie no, zawsze to jest problem tego wyważenia, czy straszymy, czy nie straszymy. Ja nie wiem, co ma podziałać na Polaków, żeby poszli i się szczepili, panie doktorze. Też zaczynam trochę tak podchodzić do tematu, ponieważ chyba rzeczywiście trzeba, można powiedzieć, politykę informacyjną dostosowywać do konkretnych grup. No, są ludzie inteligentni, mądrzy, których się przekona, są ludzie, którzy mają większą wiedzę, też trzeba można z nimi rozmawiać. No, są niestety tacy, których po prostu trzeba zmotywować, nie wiem, nagrodą, tak jak to były różne plany w okresie szczepień. Ale ewentualnie one nie podziałały, żeby... To znaczy w Stanach Zjednoczonych podobno nie było tak źle, jak tam gdzieś w jednym kraju zaproponowano, że tam jakiś poziom wyszczepienia dany stan osiągnie, to każdy stanie w piwo za darmo i jakoś to poszło. No, ale u nas obiecywano brakowano skutery, konsekwencji. Rowery. A wygrała pani? No nie. No ja też nie, chociaż wszyscy byliśmy w loterii, więc tutaj też trzeba jednak pamiętać komuś o tym, trzeba było dać wygrać. Że no, i przede wszystkim to jakoś nagłośnić, bo niestety takie można powiedzieć akcje, które są przeciwskuteczne, bo tutaj człowiek, no jak to, no oszukali znowu, tak, nie? Więc znowu raczej wydaje mi się, że lepsze byłoby jakieś proste bodźce, ale jednak widoczne i takie odczuwalne niż nadzieja, która potem została odebrana. Panie doktorze, ale nie ma żadnej tak naprawdę w tej chwili widzę akcji profilaktycznej ze strony rządu. Nikt nie namawia do tego, żeby szczepić na COVID. Nikt nie namawia, żeby się szczepić przeciwko grypie. Nikt nie namawia, żeby chodzić i korzystać z badań, które są dostępne na przykład w gabinetach lekarzy rodzinnych.
jest bardzo duży wachlarz, nikt o tym nie mówi, a cały czas się wy, lekarze, mówicie, profilaktyka jest najważniejsza. No z przykrością stwierdzam, że rzeczywiście nie słychać takich akcji większych. No ostatnio gdzieś słyszałem w radiu właśnie na temat szczepień na COVID i namawianie, no ale to nie może być ostatnio, to ale nie mogą być kwestie akcyjne. No. To po prostu to trzeba rozplanować właściwie to na cały rok tego typu akcję informacyjną trwającą niemal non-stop, no i rzeczywiście zmasowanie pewnych działań marketingowych w okresie, gdy to trzeba zrobić. No zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że jakoś nauczymy się tego, że jednak no, mimo wszystko ta profilaktyka i to zachęcanie do tych różnych badań i do szczepień będzie skuteczniejsze. Sam pan mówi, jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Jeżeli pacjent trafi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, no to tam na pewno będą chcieli go namówić, żeby z tego skorzystał. Ale rozmawialiśmy już o tym, że coraz więcej gabinetów lekarzy rodzinnych zamyka się z tego powodu, że nie ma panie doktorze lekarzy. Znaczy, mamy generalnie trudną sytuację, która wcale nie zostanie uzdrowiona pomysłami rządu w stylu otwierania szkół zawodowych dla lekarzy, ponieważ, no powiem coś niepopularnego, my naprawdę nie mamy tak mało tych lekarzy. Medycyna poszła po prostu w zupełnie innym kierunku, w kierunku wąskiej specjalizacji. W związku z powyższym ci, którzy są, mają możliwość wyboru takich specjalności, które się opłacają po prostu, mówiąc brutalnie, z jednej strony, a z drugiej strony, które są, można powiedzieć, mało pozwogenne. Czyli generalnie no nie będzie kłopotów z karaniem lekarza, z sądami, z odszkodowaniami. A to jakie to dziedziny? No, a to akurat wszystkie praktycznie zabiegowe, od tam chirurgii, ortopedii, położnictwo, ginekologia, dramat, tak. A powoli już kolejne dyscypliny, które są takie, które są, no, mogą być związane z pewnymi niepożądanymi zdarzeniami medycznymi, czyli generalnie wszystkie zabiegowe. Dzisiaj lepiej być endokrynologiem, neurologiem, otworzyć sobie gabinet prywatny, zapotrzebowanie jest olbrzymie, niż rzeczywiście narażać się na przykład na pracę w szpitalu, gdzie też mimo wszystko ta roszczeniowość pacjentów jest dużo większa. No ale o tym to już mówimy, o tym słynnym systemie no fault, który został naprawdę fatalnie w tej chwili poprowadzony, muszę to przyznać z przykrością, przez środowisko medyczne, ponieważ przebiło się do mediów, że lekarze chcą nie być karani, chcą być wyłączeni tak. spod kodeksu karnego. To kompletnie, to zupełnie o co innego chodzi. Natomiast z lekarzami rodzinnymi no mamy problem, bo to też jest ciężka dyscyplina. Starzeją nam się ci, którzy rzeczywiście weszli w tą dyscyplinę w okresie praktycznie tworzenia systemu z optymizmem, z zapałem. Tak, to było te 15 mniej więcej lat temu, prawda? Gdzieś tak, gdzieś tak mniej więcej. I oni rzeczywiście potworzyli swoje gabinety, na tym jakby swoją całe życie osadzili. Teraz już mają lat 60 plus. I po prostu kończą swoje kariery. Kończą swoje kariery. Sytuacja jest coraz gorsza, nie wszyscy chcą cały czas ciągnąć te swoje interesy tak naprawdę, a nie mają następców. No to, ale to właśnie bo to jest ciężka praca. To jest bardzo ciężka praca i chyba być może nawet wielu sobie z tego nie zdawało sprawy. Niektórzy pracowali z przyzwyczajenia, ale nowe pokolenie naprawdę trzeba przyznać jest kompletnie inne niż te stare. I nie mówię tego w kategoriach pejoratywnych. Szczerze mówiąc, dostęp do informacji, w porównanie własnej kariery zawodowej ze znajomymi kolegami ze szkoły, którzy poszli w zupełnie inne dyscypliny, no porównanie jest brutalne. Z jednej strony oczywiście patrzymy krzywo, że lekarze dużo zarabiają, no ale to proszę sobie porównać zarobek lekarza i informatyka. No, nawet w rodzinie mam przypadki, gdzie mam medyków, którzy jakoś tam wiążą koniec z końcem przy pomocy rodziców, a też takich, którzy po prostu budują drugi dom czy trzeci, bo no, trafili na zupełnie inną dyscyplinę. W przypadku lekarza rodzinnego to jest tak, jak pani mówi. To jest biznes, niestety, na którym trzeba cały czas pracować. System jest tak zorganizowany, że jednak no, trudno tworzyć jakieś większe grupy lekarzy, które w jakiś sposób potem wyręczają się w przypadkach, nie wiem, chorób, urlopów i tego typu historii. W związku z powyższym lepiej zrobić specjalizacje właśnie, o jakich mówiłem, jakieś neurologie, dermatologie, gdzie człowiek, no, a jak chce, to ma jakiś etat, można powiedzieć, w szpitalu, więc urlopy, ZUS-y ma obstawione, no a do tego co otworzy gabinet. W przypadku lekarza rodzinnego jest to w zasadzie praca non-stop i jeszcze w pełni dyspozycyjna. Ale to już się dzieje, panie doktorze, że te gabinety są zamykane. Najgorzej jest oczywiście poza dużymi miastami, gdzie i tak mieli pacjenci utrudniony dostęp do lekarza. Jak teraz zamykają się te gabinety, to pacjenci tak jak, nie wiem, 50 lat temu będą 40-50 kilometrów jechali do doktora, żeby im wypisał receptę.
No niestety tak może być i tej sytuacji nie zmieni na pewno produkcja kolejnych lekarzy, bo ci kolejni znowu sobie wybiorą albo oczywiście Zachód. Trzeba przyznać, że choćby nasi zachodni sąsiedzi też cierpią mocno na głód lekarzy, albo wybiorą sobie specjalność, która po prostu będzie lżejsza i gdzie będą w zasadzie panami swojego czasu. Trudno powiedzieć, jaka będzie przyszłość. No ja może nie jestem jakimś specjalnie aż takim czarnowidzem, bo mam wrażenie, że to się wszystko w jakiś sposób będzie musiało też regulować mechanizmami ekonomicznymi. Natomiast po prostu, jeżeli rządzący nie podejdą indywidualnie do tego problemu, w tym sensie, że jeżeli nie popatrzą na niego nie z perspektywy ilościowej, tylko jakościowej, no to rzeczywiście będzie kłopot. No będziemy mieli zawsze taką samą sytuację jak w tej chwili. Abyśmy zdrowi byli, panie doktorze. Tak, ale ja myślę, że mimo wszystko jakoś zawsze do tego lekarza się dostaniemy. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Paweł Wróblewski z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Dolnośląska Izba Lekarska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.